No, gram. Siema. Także tak. O, tu są dodatki. A tych dodatków to chyba nie widziałem. Droga Davy and Betty. Nikt nie słyszał od was niczego od kilku dni. I wszyscy się strasznie martwią. Wiem, że mama powiedziała nas, żebyśmy nigdy nie chowali się za sekretnym, za sekretną półką z książkami gdzieś w Wild, ale mam przeczucie, że to właśnie tam możecie być uwięzieni. Cowboy West. Się rozpędziłem, zapomniałem, że ten typ tu jest. Pójdę tędy. Ale zostanę w dupę. Pieprzaj. I teraz idę normalnie. Tam są dolarki, widzę. Jest sobie kukiełka, która coś robi. Dokładnie. Ja też tyle wiem o tej grze. Tu muszę poczekać, bo tu są dolarki. Już się chyba mylą światy. Annabel. Tylko nie Annabel. Dobra, podejdźmy tutaj. Musisz uważać na swoje stringi. Mogę ci je wszystkie naprawić, oczywiście. Muszę uważać na wszystkie stringi, pamiętajcie. Keep moving. Keep moving. Showdown bandit, yay. Tak, już znam te twoje serenady, spieprzaj. W ogóle to jest ten typ, ten kościarz, który za mną popierdala ostro. Tu będą dolarki. Wiedziałem. To jest ten typ, który za mną popierdala z tą kosą wielką. Hera koka hash LSD, to zabawa po nocach się śni. LSD, hera koka i hash. Pojdź się z kolegami, czy masz? Dalej. No. Idziemy sobie kliknąć dźwignię. Elo. A, klucz. Zapomniałbym o kluczu. O rzeczy, którą staram się zdobyć. Szyderczy śmiech. MDX pierdolaj. No tak, no. Taka prawda. Ona się szykuje na moje dupsko. Niech pierdala. Tu. Kochanie, ratuj mnie, bo jakaś panna ze szmatą na głowie chce mnie dopaść. Te stukanie to jest idący po mnie kosiarz. Dlatego ja zarządzam spierdolańsko. Lolcie typie, nie ma mnie. Dobra, to ty chcę tam iść, elo. Typie, dobra. Wiesz co, jednak się myliłem. To zaraz ona będzie szmatą. Dziękuję, kotku. Uff, spierdoliłem. To nie bajć. Aha, rozumiem. Nieznajomi, tak?
Kurde, jaką to ma szybko strzelność zjebaną. Ale zobaczcie, mogę sobie zestrzelić tych typiarzy teraz. W takich pomieszczeniach. To ja teraz mogę... Ej, gdzie ja idę? Ja mogę się teraz swobodnie cofnąć na dół. Teraz muszę iść tutaj. Chyba. O, shit. Ah, shit, here we go again. Pierdolę. Zeza masz? Zeza masz? No teraz to możesz mi naskoczyć. Zamknij pysk! Zamknij ryj! Spierdalation ode mnie. New outfit. You've unlocked a new outfit. Visit bandit. O, nowy outfit! Łe! Biegnij! Typie! Biegnij, 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 biegnij! What the fuck! O kurwa, ale jestem creepem. Ta biała postać wyglądała jakby do nas szła. Ale mój szpetny rej. No patrzcie go. Patrzcie jaki mam szpetny rej. Dobra, elo. No to idziemy dalej. Tutaj nas jeszcze nie było. Ja wiem, dlaczego ty nie chcesz, żebym ja kończył. Dobra, tu są dolarki. Happy Mine. Jesteśmy w Happy Mine. Tu nas jeszcze nie było. Never forever. Trzeba się rozglądać po każdym rogu. W każdą stronę. Tu może w każdej chwili coś się kryć. Tu mamy przejście, tam mamy bankiera. Ja bardzo chętnie do bankiera się przejdę, żeby zapisać grę. Przyszliśmy stąd. Okej, tu są kolejne do... Nie. Nie. Keep moving. To był ten dźwięk, te trzy razy walnięcie w kosę. Dobra, gdzie idziemy najpierw? Dobra, elo, idziemy najpierw tutaj. To było to walnięcie w kosę trzy razy, nie podobało mi się to. No to jest jakaś notka. Szukajmy tych dolarków. Bo nigdy nie wiadomo, do czego się i kiedy przyda... 2, 4, 5, co? 1? Ile to jest rozwidleń? To whom it may concern. Uwięziłem bestię w kopalni za moimi specjalnymi drzwiami. Potrzebujesz wiedzieć kod? Musisz go znaleźć. By thunder, there's no way I'm letting that thing out of here to harm anyone. Nie mam najmniejszego zamiaru wypuścić tej rzeczy stąd, żeby nie zrobiła komukolwiek krzywdy. O kurde. Miner Murray. Jakiś... O kurwa, machen. Tu jest 6 par drzwi, rozumiecie to? Dobra, idziemy do jedynki, no. Chyba. Tak będzie najlepiej. Aha, to jest kod. Ja muszę wejść w odpowiednią kolejność drzwi. No to mamy zagadkę. To było dobrze. Chyba dobrze. Czyli dwa. Czyli to było dwa. Okej, czyli najpierw jest dwa. Idziemy najpierw do dwójki. Czyli to było dobrze. No to pójdźmy teraz do szóstki albo do jedynki.
Albo nie. Nie, no do jedynki chodźmy. Dobra, było 2. 2-1, okej, okay, mamy kolejną część, spoko, 2-1, 2-1. 2-1, 3 nie sądzę, 6. Kurde, 2-1, dobra. Idziemy do dwójki. Showdown Bandit. Taki stealth horror game. Ale to będzie upierdliwe, bo teraz weź łaź tutaj na prawo i lewo i chodź do tych drzwi. Dobra, no to chodźmy na przykład tutaj teraz. 2-1. 2-1-4 sprawdźmy. No szesz kuźwa. 2-1-5. Chora jak się przyda, bo mi się nie chce spać. 2-1-5. Mam nadzieję, że nie mogę się powtarzać. Nie rób tak. No 2-1-5 też nie? Mam nadzieję, że nie mogą się te liczby powtarzać, czyli że mogę mieć na przykład 2 razy 2. Oż kuźwa. Nie byliśmy jeszcze pod trójką. No! No co?! Dwa. Jeden. Sześć. Poddaję się, mam dość tej zagadki. Wychodzę stąd. Pierdolę tą zabawę. Idę tutaj. Lol was. Nie chce mi się. O kurw. O ku... O ja pie... Co to kurwa miało być? Co to miało do jasnej cholery być? O shit, tam są aż 3 dolarki, ja mam złe przeczucia. Tu się zaczyna robić coraz bardziej creepy, nie podoba mi się to. Aż się popłakałem. O kurwa, aż się pfa... O ja pie... O... Się aż popłakałem... Się zesrałem... Idź w... Jak ja mam tu przeżyć? Ja muszę zamknąć te drzwi tą zagadką, prawda?
Albo tą lalkę muszę obejść, zrobić ją w chłup.